Witam serdecznie dzisiaj w sektorze gości Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka PSG i reprezentacji Polski. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Latem miną 4 lata, odkąd grasz w PSG, klubie absolutnie topowym, jeżeli chodzi o piłkę nożną, zarówno męską, jak i kobiecą. Jak bardzo przez te 4 lata zmieniło się twoje życie jako piłkarki? No myślę, że to jest okres, który wpłynął na mnie bardzo mocno właśnie jako na piłkarkę, jak i też na kobietę. Tak? Wiadomo, że jest to, czy był to wielki krok ku mojej przygodzie z piłką, tak? Bo nazywam to przygodą, bo do kariery jeszcze troszkę daleko, jeszcze trzeba było coś wygrać, żeby można było tak w ten sposób... No, ale już grałeś w finale Ligi Mistrzyń. Trzeci rok rzędu właściwie awansowałyście do półfinału Ligi Mistrzyń, czyli można powiedzieć, że jesteś już na tym piłkarskim szczycie. Można tak powiedzieć, natomiast ja uważam, że jeszcze dużo mi brakuje do nazwania tego tak naprawdę karierą, tak? Bo tak jak wspomniałam wcześniej, no, nic jeszcze tak wielkiego nie wygrałam, więc dalej jest to wszystko przede mną. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się zmieni. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy w półfinale, gramy z Barceloną. Nic, tylko bić się o finał. Kilka lat temu, jak grałaś jeszcze w Polsce, w Górniku Łęczna, to marzyłaś, że tak to się potoczy, że zdołasz się tak bardzo wybić, że staniesz się niejako gwiazdą światowego formatu, i to w sytuacji, kiedy polska piłka kobieca no, wygląda tak jak wygląda w tej chwili? To znaczy, ja o tym zawsze marzyłam, tak? Ja zawsze mierzyłam gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Nie wiedziałam, czy to się uda, czy te moje marzenia się spełnią, czy uda mi się wyjechać za granicę, czy uda mi się wyjechać do tak wielkiego klubu. Myślę, że o takim aż klubie to chyba nie marzyłam. Gdzieś tam te moje marzenia były, ale może troszkę z tego niższego poziomu. Natomiast udało się wylądować w tak wielkim klubie, w tak wspaniale zorganizowanym klubie. No właśnie, jakbyś porównała organizację, infrastrukturę, warunki, które masz w Paryżu, w PSG, do tych, które miałeś wcześniej tutaj w Polsce. Da się to w ogóle porównać jakoś? Wydaje mi się, że nie. Tutaj w Polsce my cały czas gdzieś tam stoimy za plecami tych właśnie typowych europejskich klubów, czy też po prostu klubów zagranicznych, typu, nie wiem, klubów z Niemiec czy Francji właśnie. I tutaj wydaje mi się, że porównanie, no ciężko mi cokolwiek znaleźć, tak? Cała, mówię, infrastruktura, na której trenujemy, może być może tylko w tym temacie można znaleźć coś, co można złączyć, tak? Ale jeżeli chodzi o organizację w klubie, sprzęt i te sprawy, to jednak no wydaje mi się, że tutaj no jest jakiś tam wielki krok milowy, tak? Między Polską a właśnie za granicą. Ty byłaś mocno zaskoczona, jak zobaczyłaś pierwszy raz, jakie to są warunki w Paryżu? Byłam bardzo mocno zaskoczona, bo nie byłam na to gotowa. Wiedziałam, że będzie to już wielka piłka, że mogę spotkać się z ogromnym profesjonalizmem, i tak też było. No i był ten szok, tak? Zawsze powtarzam, ta torba z rzeczami, 5 par butów, do wszystkiego dosłownie, to zrobiło na mnie wielkie, że tak powiem, wrażenie, wielki szok, tak? Bo że tak powiem, to są nasze takie, może śmieszne, ale i takie dość ciężkie do zrealizowania marzenia, więc poczułam to bardzo mocno. To aż trudno uwierzyć, że tą pierwszą propozycję z PSG, propozycję transferu, odrzuciłaś. Taka właśnie była moja historia, że ten rok czasu jeszcze poczekałam, była ta propozycja, ale stwierdziłam, że po prostu potrzebuję troszkę więcej czasu, żeby oswoić się z tą myślą, oswoić się z tym, że za jakiś czas po prostu pożegnam się z rodziną, przyjaciółmi na jakiś czas, oczywiście przyjeżdżam do Polski na święta, czy też na wakacje, no ale jednak to jest taki wyjazd, gdzie w gruncie rzeczy jestem sama, tak? Więc, no tak, i to 21 lat chyba miałaś wtedy, jak ta pierwsza propozycja się pojawiła. Tak, 21 lat, do tego studiowałam, więc było dużo rzeczy, które trzymały mnie bardzo mocno jeszcze w Polsce, no ale po prostu po tej decyzji negatywnej z mojej strony pomyślałam troszkę, doszłam do wniosku, że to była chyba najgłupsza decyzja w moim życiu, tak? I bardzo tego żałuję, że nie wyjechałam od razu, tak? I jakbym wiedziała, że tak to się potoczy, to myślę, że bez zastanowienia powiedziałam tak. A te studia na WF-ie polubiłaś, zdaje się, bardzo lubiłaś te studia. Skończyła się w końcu? No niestety nie udało się, wyjechałam po 2 latach. Nie wiem, może kiedyś uda mi się, że tak powiem, skończyć ten kierunek wychowania fizycznego. Ja też już mam inne, jakby tak powiedzieć, cele, które chciałabym zrealizować i się, że tak powiem, trzymam. A co będzie dalej ze studiami, to się okaże. Cele masz piękne, twoja kariera rozwija się znakomicie, ale te początki w PSG były bardzo trudne, kiedy trafiłaś tam, miałeś 22 lata. Z tego, co czytałem, to pierwszy dzień już testy medyczne sprawiły ci pewne przykrości, dlatego że zostałaś w Paryżu wysadzona z samochodu i musiałaś radzić sobie sama. Byłaś strasznie wkurzona, że nie masz żadnej opieki, że po prostu od samego początku jesteś zdana tylko i wyłącznie na siebie?
No powiem tak, no zderzyłam się z takim bardzo dziwnym właśnie realiem, który normalnie nie występuje w piłce kobiecej. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie dlatego, że byłam Polką i nikt po prostu mnie nie znał, to nie, po prostu nie zajęli się mną tak, jak powinni. No tak jak właśnie te plotki prawdziwe oczywiście krążą, to tak właśnie było, że przyjechałam w niedzielę, w poniedziałek, zabrano mnie na testy, no i potem zostawiono w centrum Paryża i powiedzieli, no wracaj sobie sama, tak? W wywiadach otwarcie przyznajesz, że w ogóle te pierwsze miesiące były bardzo trudne, że nawet zdarzało ci się czasem płakać w poduszkę. Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy tak ma, nie tylko ja, ale też myślę, że każdy właśnie piłkarz czy piłkarka wyjeżdżający za granicę ma jakiś tam trudny moment, ale to wszystko po prostu jest kwestia czasu, tak? Kwestia przełamania się, kwestia wyjścia do ludzi, otworzenia się na nowe środowisko, nowy język. Jeżeli ten etap, że tak powiem, już nam przejdzie, to potem już wszystko idzie z góry. To ile czasu ty potrzebowałaś, żeby poczuć się już tam zaklimatyzowana, poczuć, że Paryż jest twoim miastem, że PSG jest twoim miejscem na ziemi? Ja potrzebowałam jakieś 2-3 miesięcy, tak, żeby się zaklimatyzować. Wiadomo, że też treningi, zmiana w treningach też dużo, że tak powiem, mi utrudniła, że tak powiem, to wejście do drużyny, ponieważ no zmiana w natężeniu treningów, w specyfice treningu była bardzo duża. No ale szybko znalazłam kontakt z dziewczynami, jestem osobą dość kontaktową, nie boję się tego, więc szybko zostałam przyjęta do drużyny, no i potem już poleciało. No miejsce w pierwszym składzie też dosyć szybko zdołałaś sobie wywalczyć. No właśnie, wywalczyć, tak? Tutaj kawał, że tak powiem, pracy musiałam włożyć, do tej pory wkładam, ale wtedy na początku była to ciężka praca psychiczna i fizyczna, więc no tam po pół roku, bodajże 7 grudnia, ale się nie mylę, nie będę tu się zagłębiała w daty, bo mogę coś przekręcić, zagrałam pierwszy właśnie mecz ligowy, swój debiut, no i potem już zasiadłam jako druga bramkarka na tych najważniejszych meczach, no i potem od tego drugiego już sezonu byłam tą pierwszą, no i od tamtej pory już tego miejsca nie oddałam. No i potoczyło się dalej spektakularnie. Dzisiaj jesteś nagradzana we wszystkich plebiscytach w Polsce, dwukrotnie piłkarka roku, najlepsza bramkarka Ligi Francuskiej. Jesteś również wybierana do drużyny FIFA, jeżeli chodzi o kobiety, piłkarki na całym świecie. Która z tych nagród, które z tych wyróżnień tobie sprawia najwięcej frajdy, satysfakcji? Oczywiście każda, tak? Tutaj ja z każdego wyróżnienia się bardzo cieszę. Dla mnie to jest ogromna sprawa. Cieszę się, że ludzie doceniają, że zaglądają też do piłki kobiecej. No ale wydaje mi się, że jednak to takie najważniejsze, które było jakiś czas temu, czyli to właśnie wyróżnienie światowej rangi, nadało mi najwięcej, że tak powiem, radości, tak, z tego, bo to jest takie moje marzenie, żebyś tą pierwszą, no a teraz, żebyś tą pierwszą, zostały mi tylko dwie rywalki, tak, więc od samego początku dążę do tego, no i jestem coraz bliżej.